Nasze roboty stanęły na najwyższej wysokości. W sumie aż 13 medali zdobyli konstruktorzy robotów z Polski na zawodach Robot Challenge w Wiedniu, największych i najbardziej prestiżowych na świecie. Konkurencję nasi studenci zostawili daleko w tyle. W kategoriach takich jak mikrosumo czy sprint robotów humanoidalnych byli nie do pobicia. Zresztą proszę popatrzeć. Chodzi o to przede wszystkim, żeby wypchnąć przeciwnika samemu nie wypadając. Nie wolno tam stosować żadnych takich złych taktyk typu jakieś lasery, niszczenie przeciwnika i tak dalej. Natomiast można stosować jakiś sprytny algorytm, który pozwoli uniknąć wypchnięcia, jakoś podjechać przeciwnika tak, żeby go zaatakować i wykończyć. To są wyścigi robotów, taka Formuła 1 dla robotów. Roboty ścigają się na takim miniaturowym torze Formuły 1. Oni absolutnie nie muszą się martwić o pracę i zwykle po takich sukcesach to się rozdzwaniają telefony i firmy, można powiedzieć, tak kolokwialnie się wręcz zabijają za nimi. Roboty jeszcze nie mówią, za to politycy czasem aż za bardzo.